Pierwszy dzień wycieczki, Piotr chce nas dorżnąć. Dacie radę. Dacie radę. Tak jest. Jak tam się wchodzi? Super. Jest rozgrzewka zrobiona. Dobrze, teraz słońcem. Jesteśmy na Kopieńcu. Pierwszy dzień naszej wycieczki w Tatry. Rozgrzewka. Szlak zejściowy. A tam w dole Zakopane. Gubałówka. Tatry Zachodnie. Giewont. Kasprowy. Świnica. Żółta Turnia. Za Żółtą Turnią Kościelec. Przełęcz Krzyżne. O. I tam Hawrań. No cześć. Starcie. Witam ponownie. Schodzimy z Kopieńca i widzimy piękny widoczek. Jeden z najpiękniejszych widoczków w tej części Tatr. Polana pod Kopieńcem z domkami. Z szałasami, góralskimi szałasami. Tak. I powyżej, o, teraz wyłaniają się tatrzańskie szczyty. Duża część tych szczytów tutaj od prawej strony licząc to Świnica, cały zestaw szczytów w Orlej Perci, w środku przedzielony Żółtą Turnią i Koszysta. Koszysta i tam na głęboko po lewej stronie szczyt Hawrania, ale może być na filmie niewidoczny. I jeszcze raz, polana pod Kopieńcem. Bardzo urokliwe miejsce. Warto tu przyjść. Spokojnie, cicho, a szczególnie teraz o tej porze jest godzina 18:45, w związku z tym już jest mało ludzi. Mały tłok na trasach, co jest rzadkością w Tatrach. Ale za to jest dużo spokoju i można sobie pooglądać widoczki bez tego hałasu, bez tego codziennego biegania i wielkiego tłoku tutaj. O, dzięki. O, wiadomość, jesteś ty. Zeszliśmy troszeczkę niżej i z niższego punktu tak, polana pod Kopieńcem i szczyty Tatr. Od Świnicy do Żółtej Turni, Buczynowych Turni. I zejście dalej, niżej, wracamy z powrotem już do Zakopanego. Taki pierwszy dzień spokojnej rozgrzewki, takiego dnia aklimatyzacji przed następnymi trudniejszymi dniami. Zawsze taki dzień po przyjeździe z nizin jest potrzebny po to, żeby wyregulować oddech, żeby się przyzwyczaić do wysokości. Jednak z nizin przyjeżdżając z tej wysokości, powiedzmy no 60 metrów nad poziomem morza, przyjeżdżamy do Zakopanego, gdzie ta wysokość jest prawie o 1000 metrów wyższa. Wchodzimy na szczyty, które no mają ponad 2000 metrów, w związku z tym do tej wysokości się trzeba przyzwyczaić. Trzeba kilku dni aklimatyzacji. Pięknie wyeksponowana w słońcu Świnica, wielki gmach Świnicy. O, w jej cieniu skrył się również Kościelec i kilka innych szczytów, ale głównie Świnica. O, tam pośredni i skrajny
wierch. A to typowe znaki oznakowania szlaków w Tatrach, w Tatrzańskim Parku Narodowym. Jest podany czas przejścia w Tatrach i w innych tego typu, na innych tego typu szlakach zawsze podaje się czas przejścia danego szlaku, a nie kilometraż. W związku z tym traktujemy te czasy jako takie orientacyjne. Jeżeli zrobimy kilka przerw, odpoczynków, oczywiście ten czas się wydłuży. Natomiast jeżeli będziemy szli znacznie szybciej, czego nie polecam, ponieważ no, szybsze tempo marszu to nie znaczy, że się gdzieś szybciej dojdzie, z tego powodu, że zmęczenie będzie większe i później może nam zabraknąć sił w dalszej części szlaku. Także nie narzucajmy zbyt forsownego tempa, z tego powodu, że możemy, no nie do. Jesteśmy na szlaku zejściowym z Kopieńca i nie wiem, czy słyszysz to, co ja słyszę. Słyszysz to? Tak, właśnie. To jest tatrzańska cisza. Wielka rzadkość tutaj. Z tego powodu, że najczęściej jest w środku dnia tutaj bardzo wielu turystów. No i głównie oni tutaj zakłócają ten spokój dla roślin i zwierząt. Ale oprócz tego ten szlak również jest wyjątkowy z innego względu. Mianowicie wzdłuż nie przebiega żaden potok, który z tym szumem wody spadającej z dużej wysokości powoduje łoskot, duży hałas. Także jest to jeden z chyba spokojniejszych szlaków w Tatrach. Jeżeli ktoś poszukuje ciszy, to na pewno znajdzie ją schodząc z Wielkiego Kopieńca do Topolowej Cyrli. No, jesteśmy przy kolejnej atrakcji naszych górskich wędrówek. Mianowicie jesteśmy przy kościółku na Jaszczurówce. Piękny drewniany obiekt. Tak. Jeszcze trochę turystów. I kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę.